Codziennie w naszym życiu czekamy na wiele rzeczy. Aż podgrzeje nam się obiad w mikrofalówce, aż załaduje się nam kolejny level gry, kiedy skończy się lekcja online, czy może na spotkanie ze znajomymi. Dzisiaj w całym Kościele rozpoczynamy Adwent. Czym jest Adwent? Adwent to czas radosnego oczekiwania. Ale na co? Na co czekamy? Na choinkę? Na prezenty? Na świąteczne piosenki? Czy może na Kevina, który został sam w domu i bez którego nie może być żadnych świąt? Hola, hola! Tak naprawdę nigdy nie ubieralibyśmy choinki, nie otwieralibyśmy prezentów, nie słuchali kolęd i nie oglądali przygód Kevina, gdyby nie przyjście Jezusa na świat. Adwent jest właśnie czasem, który ma nam pomóc w pięknym przygotowaniu się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. I w tych 4 spotkaniach, w których chcemy być z Wami, chcemy Wam powiedzieć, jak przeżyć Adwent, jak te 4 tygodnie wykorzystać tak, żebyśmy Boże Narodzenie rzeczywiście byli pełni radości. Jest taki moment, w którym wszystko się zaczyna i w bajkach przeważnie brzmi to dawno, dawno temu, za 7 górami, za 7 lasami, ale nie idźmy tak daleko. Cofnijmy się do momentu naszych narodzin. To tutaj zaczęła się nasza droga życia, którą co roku świętujemy, obchodząc nasze urodziny. Podobnie zaczęło się życie Jezusa. Co roku przeżywamy Jego urodziny. Co prawda nie z tortem, ale za to gromadząc się razem w gronie rodzinnym, przy wigilijnym stole, śpiewając kolędy, łamiąc się opłatkiem, świętujemy dzień Jego przyjścia na świat. Ale czy zadaliśmy sobie kiedyś pytanie, dlaczego w ogóle Jezus przychodzi na świat? Co chce nam przez to pokazać? Chce nam pokazać, że życie jest cudem. Kościół niedawno pokazał nam przykład niezwykłej osoby, Carlo Acutis. Był młodym człowiekiem pełnym pasji, który kochał muzykę, sport, zwierzęta, a przede wszystkim odkrywał niezwykłe możliwości internetu. Carlo powtarzał często, że rodzimy się jako oryginały, co oznacza, że każdemu z nas Bóg dał jedyne w swoim rodzaju życie i powołanie, które powinniśmy rozwijać i pielęgnować, aby były jak najpiękniejsze. To wszystko, co przynosi nam radość, osoby, które kochamy, zainteresowania, które rozwijamy, to wszystko nie byłoby takie samo, gdyby nie Jezus. On po to przychodzi na świat, po to staje się człowiekiem, żeby pokazać nam, że nasza codzienność może być drogą do świętości. Doskonale pokazuje nam to życie Carla. Dla niego przyjaźń z Jezusem była najważniejsza. Nigdy się jej nie wstydził, nigdy od niej nie uciekał, wręcz przeciwnie. Chciał, żeby wszyscy poznali Jezusa. Stworzył więc prezentację, a później stronę internetową o cudach, które dokonywały się na Eucharystii. Do dzisiaj ta strona dostępna jest w wielu językach świata, także i w naszym. Czymś bardzo naturalnym dla Carlo była modlitwa. Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto na co dzień nie rozmawia ze swoim najlepszym przyjacielem. Dlatego, kiedy rano wstajesz, warto rozpocząć ten nowy dzień od znaku krzyża. Postaraj się rozmawiać z Jezusem, jakbyś rozmawiał ze swoim przyjacielem. Powiedz mu: Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień życia, za to, że się obudziłem. Proszę Cię, abyś miał w opiece tych, których kocham. Panie, dzisiaj czeka mnie to i jeszcze to. Proszę, żebyś wtedy przy mnie był. Proszę, abym ten dzień przeżył dobrze. I na przykład poproszę: Aniel Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. A wieczorem, kiedy dzień się już kończy, pamiętaj, nie czekaj na modlitwę do ostatniego momentu, kiedy siadają Ci baterie dnia dzisiejszego, tylko znajdź odpowiedni moment, aby powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za to, co mnie dzisiaj spotkało. Przepraszam Cię za tą głupotę, to mi nie wyszło. Proszę Cię, Panie Boże, za tych, których kocham, może powierzam Ci coś ważnego, może osoby, które potrzebują naszej modlitwy albo o tą pomoc nas prosiły. I chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu oraz modlitwę za zmarłych. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I do spania! Kolejnym bardzo ważnym momentem w ciągu dnia dla Carla, chyba nawet najważniejszym, była Eucharystia. Od swojej pierwszej Komunii Świętej Carlo każdego dnia uczestniczył we mszy świętej. Mówił, że Eucharystia jest autostradą do nieba. Znajdujemy się właśnie w Kętach, mieście sięgającym swoją historią już XIII wieku. Tutaj swój zakon mają siostry Klaryski. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w Sanktuarium Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kętach i zgodziła się z nami dzisiaj porozmawiać siostra Rafaela, która tutaj modli się, pracuje, posługuje, ale więcej siostro, to sama siostra nam opowie może o swoim życiu, kim jest i jak wygląda życie sióstr tutaj. Rzeczywiście mam na imię Rafaela, to jest moje zakonne imię. Jestem w tym klasztorze zakrystianką, czyli siostrą, która odpowiada za kościół, za przygotowanie wszystkiego do mszy świętej i innych nabożeństw i za kontakt z wiernymi, którzy tutaj przychodzą się modlić. Nasz klasztor rzeczywiście jest takim wyjątkowym miejscem w diecezji. Jest to miejsce, gdzie 24 godziny na dobę wystawiony jest Najświętszy Sakrament do adoracji. Zwykle w parafii takie wystawienie uroczyste odbywa się na przykład w czasie jakichś nabożeństw, jak majówka, czy niedługo będą może też jakieś wielkopostne nabożeństwa typu gorzkie żale, to wtedy widzimy Pana Jezusa w monstrancji i raz do roku w czasie Bożego Ciała, jak jest procesja. Natomiast u nas można powiedzieć, takie Boże Ciało trwa przez cały rok. Pan Jezus jest wystawiony właśnie pięknie w monstrancji do publicznej adoracji i tę adorację sprawują zarówno siostry za klauzurą, jak i wierni, którzy przychodzą nawiedzać to miejsce. Od jak dawna tutaj właśnie w tym sanktuarium trwa adoracja? Czy to już jakiś dłuższy czas? Siostry tutaj się modlą? Tak, adoracja została tu zapoczątkowana 6 lutego 1910 roku, więc mamy już 110 lat nieprzerwanej adoracji. Po drodze dwie wojny światowe, pierwsza i druga, no i różne epizody z tym związane. Natomiast adoracja nie została nigdy przerwana. Nawet tutaj początkiem września 1939 roku były naloty w okolicach Kęt. Wszyscy uciekali bądź też chronili się. Siostry poprosiły ówczesnego kapelana, żeby zniósł im Najświętszy Sakrament do piwnicy i przez całą dobę adorowały na takim tymczasowym ołtarzu Najświętszy Sakrament właśnie w piwnicy, ale adoracja nigdy nie została przerwana. Przyglądaliśmy się już sporo postaci błogosławionego Carlo Acutisa, świętego, który bardzo ukochał Eucharystię i on mówił, że Eucharystia jest cudem. Była dla niego ona największym skarbem. I jak siostra rozumie to stwierdzenie? Eucharystia jest cudem. Rzeczywiście Eucharystia jest cudem, bo dokonuje się rzecz nadzwyczajna zupełnie. Nagle martwy, nic nie wart, można powiedzieć, kawałek chleba staje się ciałem Pana i to mocą słów konsekracji tylko, albo aż. Więc dokonuje się na naszych tajemnicach jakaś cudowna wymiana, taka, która zmienia zupełnie rzeczywistość i nagle się okazuje, że Bóg, który dla naszych oczu normalnie jest niewidzialny, niedostępny, On może zmieścić się w mojej dłoni, w moim sercu, mogę Go przyjąć fizycznie, tak namacalnie, dotknąć Boga swoimi ustami, swoim sercem. I to jest po prostu niewiarygodne. Teraz, no niestety z racji pandemii, nie możemy wszyscy być w kościele na mszach świętych. I pytanie do siostry, czy można też w domu, przed telewizorem, czy śledząc transmisję z internetu też przeżywać mszę świętą? Czy też można doświadczyć, że Eucharystia jest cudem? Czy właśnie dzieci, rodziny, którzy są w domu, przeżywają tę mszę w domu, czy też mogą ją przeżywać tak jak w kościele? Oczywiście nic nie zastąpi takiego bezpośredniego przeżywania wewnątrz kościoła mszy świętej, ale w takich czasach, jakie mamy, trzeba brać narzędzia, które są dla nas dostępne. To wspaniale, że możemy chociażby przez za pośrednictwem mediów uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. I trzeba z tego koniecznie korzystać. Dlaczego? Dlatego, że żeby rozpalać w sobie głód Boga, żeby rozpalać w sobie pragnienie, tęsknotę za Jezusem. Jeżeli nie będę się karmić właśnie Słowem Bożym, to wygaśnie we mnie taka zwykła potrzeba Boga. Jeżeli to będę sobie pielęgnować, to jak przyjdzie moment, że będę mógł wejść do Kościoła i przyjąć Jezusa rzeczywiście, będę na to gotowy. Po drugie, myślę, że to jest też taka dobra zachęta, bo marnujemy czas nawet przed telewizorem czy przed monitorem komputera na wiele różnych rzeczy, czasem bzdurnych, a mamy okazję właśnie umocnić się w wierze. Czekamy na Boże Narodzenie. Jest na co czekać, to naprawdę piękny czas, ale zapominamy, że Jezus codziennie przychodzi na świat, podczas każdej Eucharystii, podczas każdej mszy świętej, na ołtarzach całego świata dokonuje się niesamowity cud. Epidemia poważnie utrudnia nam spotkanie na niedzielnej Eucharystii w Kościele, ale to nie jest powód, żeby z niej całkowicie rezygnować. Mamy możliwość uczestniczenia w niej przez telewizję, przez transmisję internetową. Możemy to robić, łącząc się z wieloma kościołami w Polsce i na świecie. Warto więc odpowiednio na taką mszę świętą się przygotować. Po pierwsze, zaproś swoją rodzinę do wspólnego przeżywania mszy świętej. Po drugie, zatroszcie się również o to, żeby nic wam w czasie mszy nie przeszkadzało. Warto się też ubrać odświętnie, zapalić świecę, która symbolizuje to, że Chrystus jest z nami. Nie tylko oglądajmy, ale uczestniczmy w tej mszy świętej aktywnie. W momencie udzielania Komunii Świętej warto zaprosić Jezusa do swojego serca. Możesz nawet ze swoimi najbliższymi przełamać się kawałkiem chleba, który będzie oznaczał znak tej wspólnoty eucharystycznej. Postaraj się każdej niedzieli uczestniczyć w Eucharystii. Na razie łącząc się przez telewizję, internet, a kiedy będzie taka możliwość, zapraszamy. Wróć do Kościoła. Błogosławiony Karlo pokazał nam dzisiaj, że życie jest naprawdę wielkim cudem, które możemy przeżywać razem z Jezusem i dzielić się z Nim, z drugim człowiekiem. Modlitwa ma nam przypominać, że nasza wiara jest przyjaźnią z Nim, z Jezusem. Nie bój się z Nim rozmawiać każdego dnia. I najważniejsze, to Eucharystia, która jest największym cudem, cudów z cudów i najpiękniejszą modlitwą. To podczas niej na świat przychodzi Jezus, aby spotkać się z nami. Mamy dla was też 3 zadania. Pierwsze z nich proponujemy, żebyście spróbowali zrobić kalendarz adwentowy, który będzie odliczał kolejne dni do narodzin Jezusa. Już dziś spróbujcie jak najpiękniej uczestniczyć w Eucharystii i koniecznie zaproście do nich swoich domowników. I trzeci pomysł, codziennie podczas wieczornej modlitwy spróbuj podziękować za jedną dobrą rzecz, która cię dzisiaj spotkała. Życzymy wam wszystkiego dobrego w czasie odkrywania piękna Adwentu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Szczęść Boże. Szczęść Boże.